A przy jakimś projekcie jakiś statysta, który miał wbity nóż w czoło i bardzo długo czekał na swoją kolej, żeby zagrać, a fajki mu się skończyły, poszedł do sklepu spożywczego, a robiliśmy to na jakiejś wsi i poszedł do tego sklepu, a pani powiedziała: panie, to trzeba na pogotowie. Zrób głośniej. Parę słów do mikrofonu powie za chwilę Cezary Kostrzewski, mistrz charakteryzacji filmowej. Rozmowy nagłaśnia Maciej Uchmański. Witajcie na kanale u Macieja Uchmańskiego. Dzisiaj spotykamy się w pracowni u Cezarego Kostrzewskiego. Artysta, który sprawia, że człowiek w kinie wygląda dobrze albo źle. Dokładnie. Charakteryzator. Dzień dobry. Cześć. Witam wszystkich. Cześć. Hej. Czarek, skąd pomysł w twoim życiu na to, żeby wejść do świata kina? I to w taki sposób. Z przytupem. Z przytupem. No cóż, no, odpowiedź jest prosta. No, chciałem być sławny i bogaty. No na razie jesteś sławny. Też jeszcze nie do końca, no ale pracujemy nad tym. Mhm. W którym roku to się zaczęło? Pamiętasz ten taki pierwsze ciągoty do... Sklejałeś modele, robiłeś maski z papieru i mąki, jak to było? Tak. To dokładnie trochę tak jak powiedziałeś, bo jak byłem już... Znaczy, jak byłem jeszcze dzieckiem, to lepiłem sobie tam z gliny różne potworki, a później jak już dorastałem, to pomyślałem sobie, że o, fajnie było, by to wprowadzić w życie, ale gdzie to można wprowadzić w życie? No, w filmie, tak? I później chciałem robić horrory, robić straszne rzeczy. I jakoś tak wyszło, że pojawiła się szkoła charakteryzacji i stwierdziłem, że może to. I tak się zaczęło. No ty jesteś chłopak z takiej mniejszej miejscowości. Tak, nie jesteś tak. Wiesz, z dużej aglomeracji typu nie, Warszawa, nie. Więc ta droga też jakoś chyba nie była taka łatwa na początku, nie? Nie była łatwa, ale jakby poszło szybko. Skończyłem szkołę charakteryzacji w Polsce, słynną zresztą Marii Dziewulskiej, świętej pamięci. No i później poszło szybko. Jaka była pierwsza twoja praca taka w filmie? Taka z tych ważniejszych, już znaczących, to był Wiedźmin, ten pierwszy stary w reżyserii Marka Brodzkiego. 100 lat temu to rzeczywiście było. I tam już robiłem pierwsze efekty specjalne, strzygi, jakieś już tam dziwnoludy, deformacje, które oczywiście zostały zarejestrowane i to jest w filmie. Jestem właśnie... nawet w napisach. Jesteś w napisach. Tak. A to jest ważne, czeka się na ten moment. Ludzie wychodzą z kina, ja zawsze powtarzam moim znajomym, nie wychodźcie z kina, zobaczcie do końca, kto za tym stoi. To na Polsacie tylko tak przelatuje szybko. Tak, ale też można zobaczyć, że czasami mamo, doczekaj do końca filmu, zobaczysz moje nazwisko, a tam się ukazuje i inni. I załamka. I załamka. Powiedziałem i przedstawiłem cię jako charakteryzatora, ale ty jesteś nie tylko charakteryzatorem, czyli tą osobą, która robi make-up na planie aktorom, ale jesteś, a właściwie przede wszystkim kojarzysz mi się z osobą, która robi tak zwane FX-y, czyli efekty specjalne. I powiedzmy o nich trochę. Na czym to polega? Efekty specjalne kojarzą się... Mogą być efekty specjalne komputerowe, mogą być pirotechniczne, mogą być takie, różne. Ja generalnie zajmuję się tym, że robię efekty specjalne charakteryzatorskie, dynamiczne lub statyczne. One się trochę różnią. Statyczne to są te, które robimy na twarzy aktora bezpośrednio, czyli rany, blizny, poparzenia, odpadające kawałki twarzy. A dynamiczne to już są te, które są związane na przykład z tym, że wykorzystujemy tam na przykład kukły, robimy kopie aktorów, które są czasami potrzebne do niektórych scen. Czyli na przykład wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy. Wiadomo, że nie możemy uderzyć w prawdziwą aktorkę, musimy zrobić jej kopię, którą możemy uderzyć. Wiadomo, że to trwa
jakby w filmie parę sekund, dlatego możemy to oszukiwać w ten sposób. No ale właśnie te wszystkie efekty z krwią związane, z tryskaniem krwi i tak dalej, no to są właśnie te wszystkie dynamiczne efekty, nie? Kiedy się kończy praca w twoim zawodzie, a kiedy zaczyna się artyzm? Czy to się przenika? To właściwie zależy od projektu. Ja artystycznie realizuję się trochę na innych polach, a no w filmie jest tak, że jeśli reżyser ci na to pozwoli, to możesz tego jakby tam artyzmu trochę dodać, ale generalnie w filmie jest tak, że no to reżyser gra główne skrzypce i on musi ci powiedzieć to, co masz zrobić, jak ma to wyglądać, czego on oczekuje od ciebie. Tym się chyba różni polskie kino od amerykańskiego, że w amerykańskim kinie to jednak ta decydująca rola jest po stronie producenta, a w Polsce jednak cały czas mamy to kino reżyserskie, prawda? Dokładnie. Ten twój artyzm, dobrze myślę, że odbywa się głównie w tym miejscu, w którym teraz siedzimy? Tutaj to wszystko powstaje, no, nie, bo to wszystko jakby też jakby proces, to trwa, tak? To nie jest tak, że mówi reżyser, że słuchaj, potrzebuję oderwaną rękę, ja to biorę z półki albo idę do sklepu i kupuję i mówię, że potrzebuję oderwaną rękę Borysa Szyca. No nie ma tak. W Castoramie. W Castoramie. No, trzeba zrobić odlewy, trzeba to zrobić formy, przygotować. I tak to dokładnie wygląda. Także w tej pracowni powstało już setki najróżniejszych efektów do najróżniejszych polskich różnych filmów, teledysków i tak dalej. Na kanale u Macieja Uchmańskiego zdradzamy tajniki pracy w branży filmowej również. Powiedz mi, od kuchni, stoi obok ciebie odcięta głowa człowieka. Ile czasu potrzeba, żeby coś takiego wykonać? Jak to się robi? No jeśli ma to być głowa tak zwana aktorska, czyli kopia aktorki czy aktora. Od czego się zaczyna? Od tego, że musimy zrobić odlew, czyli zrobić odlew, nie wiem, głowy, ręki i tak dalej. Czyli aktor wkłada głowę w Nie, jakąś no ja substancję? Aktora zalewam pewną substancją, robię sobie z niego odcisk i później dopiero powstaje pozytyw. W silikonie, czy tam, no, głównie w silikonie. To jest głowa jest cięższa niż ludzka? Nie. Waży tyle, co prawdziwa. Oczywiście. Nie ma oczu. Ta akurat nie. To też jest głowa pewnej naszej znanej polskiej aktorki, ale nie powiem. Miewasz koszmary senne? Śnią ci się później te wszystkie rzeczy, które wykonujesz? Już nie. A były takie momenty? No były takie momenty. Ja w ogóle brzydzę się krwią. Niesamowite. Tak, pomimo, że już setki hektolitry jej zużyłem, tej sztucznej, ale tej prawdziwej się trochę brzydzę. Powiedz mi, czy te efekty specjalne komputerowe stanowią dla ciebie dużą konkurencję? Jak to jest w zapotrzebowaniu właśnie reżysera? Czy reżyser woli mieć właśnie te offline'owe takie rzeczy, czy raczej wszystko ma być zrobione na komputerze? Jakie są tendencje teraz w kinie? No tendencje są teraz takie, że dużo rzeczy robi się w kompie, ale niestety te rzeczy, które są zrobione mechanicznie, wyglądają ciągle jeszcze lepiej, nie? Tu zawsze też wchodzi w grę sytuacja finansowa. Czy łatwiej zrobić postrzał w komputerze, czy łatwiej, czy taniej go zrobić jakby na żywo, nie? Tylko że w komputerze to wygląda mimo wszystko słabo. Postrzały na przykład wyglądają źle. To są takie... Mówisz o dziura tak, gdzieś? Tak, tak. To są takie splash. I taka śmieszna krew, która wylatuje z tych gran, która w ogóle nie powinna wylatywać, no bo jakby nie ma przełożenia do rzeczywistości, żeby ona tam wylatywała, no bo kula wpada z tak dużą szybkością w ludzkie ciało, że ona zostawia tylko taki
zapiek za sobą. No ale to wiadomo, że to jest film. Jak zrobić efekt, żeby on nie wyglądał sztucznie? Żeby widz nie odniósł wrażenia, że to zostało przygotowane. Na czym polega ten sekret? Efekt tak zwany specjalny? Efekt specjalny. W sensie rana, postrzał? Tak. Bo widz, zobacz, ja sobie tak myślę. Oglądamy setki filmów i mamy wyobrażenie człowieka, który odniósł jakieś obrażenia i tak dalej. Czy one są tożsame z tym, jak rzeczywiście wygląda ciało człowieka, które uległo jakiemuś wypadkowi, czy to jest zupełnie inaczej w filmie? No jest troszeczkę inaczej. No wiadomo, że film jakby rządzi się też swoimi prawami, nie? I robimy pewne rzeczy, które muszą zostać zrobione efektowo, a nie tak, jak one są w rzeczywistości. Jakiś przykład. Wiadomo, że jak robimy na przykład, nie wiem, przecięcie policzka nożem, to musimy to zrobić w ten sposób, że wiadomo, że to musi się rozcinać skóra, że musi z tego lecieć krew i tak dalej. Dlatego jest cały ten system podłączania rurek i tak dalej, pompy. Czekaj. To wchodzimy w jakieś rzeczy, które bardzo mnie zaczynają interesować. Co to znaczy? Jakie rury, jakie pompy? Jakoś tak opisz to naszym widzom, żeby mogli sobie to wyobrazić. Bo na przykład efekt, kiedy, nie wiem, człowiek nożem przecina policzek drugiemu człowiekowi, tak? Jak to zrobić, żeby to wyglądało w kamerze fajnie i efektownie oczywiście? Niekoniecznie będzie to tak jak w życiu, nie? No mamy sztuczny nóż. Możesz mi podać ten, który tu wystaje. To? Dalej. Ten? Tak. Proszę bardzo. Mamy tak zwany sztuczny nóż, czyli fejkowy, nie? Uh-huh. Butaforski. Miękki, bezpieczny, który wygląda mniej więcej jak... Jak nóż. Jak nóż. Kuchenny. No i musimy zrobić mu tak. Możemy tym nożem to zrobić aktorowi, dlatego że on jest bezpieczny. No i żeby teraz leciała z tego krew. Mamy dwie opcje. Uh-huh. Albo do noża podłączymy rurki. Tutaj. I pokażemy kadr w ten sposób. Od tej strony. Od tej strony, żeby nie pokazywać rurek. Ja stoję tam. Uh-huh. Pompuję krew. Przeciągamy, krew leci. I wszystko działa. To jest jedna metoda. Jedna metoda. No druga metoda jest taka, że możemy do rany podłączyć też system rurek. Czyli na budowanie jakby pewnej skóry, tak? Na policzku i w środku jest jakiś wężyk i... Ładnie tak. Dwie opcje. Ta się lepiej sprawdza, bo mam większą kontrolę, nie? Odłóż już to. Będzie bezpieczniej. No, no i zobaczcie, wydawać by się mogło, że te wszystkie efekty, które Czarek powiedział, które trwają z reguły kilka sekund, że to nie jest pracochłonne, a to jest bardzo pracochłonne. Jest bardzo pracochłonne. Trwa kilka sekund, a przygotowań jest i prób dużo. Czy twoje działania zawodowe są tylko w Polsce, czy miałeś jakieś epizody zagraniczne? Nie, ja bardzo dużo pracowałem i za granicą. Długo pracowałem na Bałkanach, w Chorwacji, w Serbii, w Bułgarii. Sporo też amerykańskich filmów. Czyli w Hollywoodzie tak zwany? Nie, nie w Hollywoodzie. Nie mogę pracować w Hollywood, ponieważ tam są bardzo mocne związki zawodowe, nie? Jako Polak. Bez obywatelstwa amerykańskiego. To nie są lata 80. Nie. No ale wiele filmów amerykańskich robi się też w różnych częściach świata, tak? I tam możemy. Zapytam się naszego dźwiękowca, czy mocno słychać te ruszanie fotelem? Właśnie się zastanawiam, który to jest fotel, który tak skrzypi. Ten. To już nie będę ruszał.
Trochę słychać. Dobrze. Słuchajcie, widzicie, na ile rzeczy trzeba zwracać na planie, żeby efekt końcowy był idealny. Chociaż i tak pewnie dążenie do ideału to jedno, a osiągnięcie tego ideału to drugie. Jakie są filmy, które zrobiłeś, z których możesz dzisiaj powiedzieć, że jestem dumny? To jest dobre pytanie. Mam wymienić tytuły? Oczywiście. Dobre pytanie, ale też czekam na dobrą odpowiedź. Hiena z Borysem Szycem w reżyserii Grześka Lewandowskiego. Uważam, że ten film zrobiłem bardzo dobrze. Słabo by było, żeby skończyło się na jednym. Nie, no ciężko jest oceniać swoje ciężko, prace, no ja robiłem tych filmów mnóstwo, nie? I teraz mi tak ciężko. To staram się zawsze, żeby one wyglądały dobrze i przykładam się do tego. To też nie zawsze jest tak, że to wszystko ode mnie zależy do końca. Czasami inne są założenia, czasami inne są działania realizacyjne, nie? Ogranicza cię budżet czasami? Ogranicza mnie budżet, czas przede wszystkim, czas na przygotowanie i tak dalej, bo na coś nie ma czasu, na coś nie ma pieniędzy i tak dalej. Bo ktoś sobie nie wyobraża, jak to jest czasochłonne. Dokładnie, no bo niestety żyjemy w realiach polskich, a nie amerykańskich. Nasze filmy nie mają budżetów po 50 milionów dolarów, czy już nie mówiąc o grubszych rzeczach. No to są skromne budżety, no i też musimy sobie jakby radzić w obrębie tych budżetów, żeby to wszystko wyglądało dobrze, bo może producentowi niekoniecznie czasami zależy na tym, no ale zależy jakby nam, twórcom, bo my się pod tym podpisujemy swoim nazwiskiem i później na wszyscy oceniają, nie? Nikt z widzów nie będzie się zastanawiał, a bo mieli mało pieniędzy, to słabo wyszło, nie? Nie, po prostu powiedzą słabo zrobione. I to od razu będzie powiedziane, że to jest słaby film. No, i to uderza w nas jakby, nie? Ale cóż, no, staramy się jak tylko możemy, no bo tak jak mówiłem, podpisujemy się własnym nazwiskiem pod tym wszystkim, nie? Wróćmy do tych twoich wyjazdów zagranicznych. Te wszystkie rzeczy, dla niektórych upiorne, dla niektórych kontrowersyjne, no ale oczywiście w filmie nie ryzykujemy życia ani ludzi, ani zwierząt. Te wszystkie rzeczy muszą być po prostu wykonane. Czy zdarzyło ci się coś takiego, że zatrzymała cię policja, a ty w bagażniku miałeś podświartowane sztuczne zwłoki? No raz mi się to tylko w życiu zdarzyło, że jak kończyliśmy zdjęcia do Libertas w Dubrowniku i wracaliśmy do Chorwacji, a tam trzeba niestety przekroczyć granicę z Serbią, która jest takim małym kawałeczkiem. I tam oczywiście Straż Graniczna nas zatrzymała, a tam w bagażniku były w busie 3 obcięte głowy w słomie. No i wylądowałem wtedy na masce z pistoletem przy skroni. No bo nikt nie wiedział, że my wracamy z filmu. A na szczęście nasz kierowca szybko wytłumaczył, że to wszystko jest sztuczne, że to jest film i tak dalej. Nie do końca chcieli na początku wierzyć, ale... Czyli dobrze wykonana robota charakteryzacyjna. No tak. Dostałeś potwierdzenie swojej pracy z pistoletem przy głowie. No to nie było miłe. No domyślam się. A jeszcze kiedyś była taka śmieszna sytuacja, że przy jakimś projekcie jakiś statysta, który miał wbity nóż w czoło i bardzo długo czekał na swoją kolej, żeby zagrać, a fajki mu się skończyły, poszedł do sklepu spożywczego, a robiliśmy to na jakiejś wsi i poszedł do tego sklepu, a pani powiedziała: panie, to trzeba na pogotowie. Piękne. Człowiek i jego plastyczność. O to chciałbym zapytać, bo musisz mieć znajomość anatomii, bez dwóch zdań.
Gdzie się tego nauczyłeś, gdzie obserwowałeś? Oczywiście, no jeśli jest to żywa osoba, to, no to wiadomo, że to jest łatwe, ale jeśli chodzi o oglądanie ludzi, którzy już odeszli z tego świata, to gdzie się to patrzy? Na zdjęciach jakichś policyjnych, czy trzeba chodzić do kostnicy? Tak, no dokładnie tak jak powiedziałeś, no korzystamy ze wszystkich możliwych jakby źródeł, tak? I zdjęcia policyjne, i chodziliśmy na sekcję zwłok i tak dalej, żeby to wszystko oglądać. Oczywiście to wszystko nie wygląda w filmie tak, jak wygląda w realu. My to wszystko musimy jednak trochę podstosować pod kamery, bo to nie są te kolory, bo to nie do końca tak wszystko wygląda. Miesięczny trup jak wygląda? Miesięczny trup wygląda tak, że gdyby odwzorować miesięcznego trupa i zrobić go do filmu, to niekoniecznie byłoby to efektowne, a może nawet śmieszne. Taki Shrek trochę? Taki trochę Shrek, nie? No to rzeczywiście, te wyobrażenie jest zupełnie inne, widzę. To muszę powiedzieć. Jak aktorzy znoszą na planie? Teraz będziemy mówili o make-upie. Czy każdy aktor lubi mieć robioną charakteryzację? Już mówię o takim normalnym make-upie. Czy to jest tak, że no, kobiety lubią się malować, to wiem, ale jak jest na przykład z facetami? No, też trzeba go tam jakoś przygotować. Nie, no jasne. To z tym jest różnie, no to o tym można książkę napisać. No. Z polskimi aktorami na przykład, jeśli chodzi o mężczyzn, jest tak, że no, jest grono takich, że absolutnie muszą, bo chcą wyglądać dobrze. Ale jest też grono takich, też moich ulubieńców, że mówią, nic nie potrzeba. Ja wyglądam świetnie. Nie, no niekoniecznie, no. Coś musisz jednak zrobić. To nie ma tak, że wypuścisz kogoś na plan bez chociaż jednego pacnięcia, jak ja to mówię. Chociaż teraz jest, wiesz, to też jest trochę tak, zależy jaki film się robi, nie? Bo jak robimy piękną, ładną komedię romantyczną albo film 360 9 dni. Dobrze. Żeby unikać tytułów. To wiadomo, że oni muszą tam wszyscy być ładni, piękni, glamour i tak dalej, nie? Ale jeśli robimy film wojenny lub zwykłą obyczajówkę... To można kogoś obrzucić błotem. Gdzie musimy pokazać, że jak najbardziej tej naturalności, to może wręcz czasami dodajemy trochę tej brzydoty, niż pacykujemy ich tak ładnie, nie? A co z kosmetykami? Powiedz mi, jako znawca. No ja tam znawca. Coś tam liznąłem, no. Uczę się. Uczę się. Uczę się, cały czas się zawsze uczę. To mówię, że ja ciągle się uczę. Dobrze. Czy kosmetyki, których używa się na planie, one jakoś odbiegają od tych, które kobiety używają na przykład na co dzień do swojej jakiejś tam pielęgnacji czy upiększenia się? Wiesz co, trochę tak i trochę nie. No już dzisiaj to wszystko tak poszło do przodu, że te kosmetyki... Kiedyś oczywiście, nie wiem, 20 lat temu była taka tendencja, że do make-upu dla kobiet były oczywiście kosmetyki pewnych firm, tam RCMA, Max Factor, Screen Face, które były tylko i wyłącznie przyporządkowane, że to są... Dedykowane do filmu, nie? Dzisiaj już tak niekoniecznie jest tak. Bo ja kiedyś słyszałem, że są na przykład kosmetyki do jakości HD i inne są do jakości 4K. Nie, to są takie trochę mity, takie trochę... Marketingowe zabiegi. Marketingowe zabiegi, bo to jest trochę na zasadzie, jak ja już to po tych 20 latach mówię, że na przykładzie robienia zdjęć. Jeśli jesteś fachowcem, jesteś artystą i potrafisz zrobić zdjęcie, to zrobisz go smieną albo zenitem. A nie potrzebujesz do tego Hasselblada, czy Mamii, czy wypasionego Canona za 150 tysięcy złotych. Bo to nie o to chodzi, nie?
To samo jest z tymi kosmetykami i zrobieniem tej charakteryzacji. Wiadomo, że dzisiaj mamy to wszystko poszło do przodu i mamy świetne, nowoczesne kosmetyki. Do sińca jest taki kosmetyk za 500 zł, do podbitego oka jest drugi kosmetyk za 700 zł. Ale jak ktoś potrafi to robić i czuje to i jest troszeczkę artystą, to zrobi to byle czym. Kawałkiem szminki wziętej z kosmetyczki aktorki. Czarek, a powiedz mi taką rzecz. Łzy. Scena, gdzie aktor płacze. Z twojego doświadczenia, ile procent aktorów potrafi rzeczywiście uronić łzę, także nie trzeba nic tam... Jest sporo takich aktorów, którzy faktycznie potrafią to robić na zawołanie. I to jest, to się ceni, no. To jest jakby świetna u nich taka przypadłość, że potrafią. Ale nie uważam, żeby to było w aktorstwie jakoś czymś takim ważnym. No są sposoby, mamy Blauer, mamy Mentor, mamy dużo innych sposobów. No poczekaj. Mówisz, bo to jest twoje podwórko. Ale załóżmy, że ogląda nas ktoś, kto chciałby się dowiedzieć. Więc draćmy jeszcze jakieś takie kolejne rzeczy. Jak spowodować, żebym się rozpłakał? Poza cebulą. I poza tym, żebyś mi powiedział, że na przykład chomik mi zdechł. No są takie sposoby. Jest sztyw na przykład pod oczy z mentolem. Jest taka pompka specjalna, którą się dmucha w oko aktora, która ma w środku mentol, czyli powietrze z mentolem dostaje się do... Ile czasu wtedy ten efekt trwa? Sekund. Znaczy reakcja jest szybka. Reakcja jest szybka, a ja płaczesz jak głupi. Tylko nie można mieć szkieł kontaktowych, bo nie działa. Naprawdę? Tak. Ale to też odkryłem. A co ci przeszkadza właśnie w na przykład jeśli ktoś ma zarost, to jest jakiś problem z charakteryzacją, czy nie? Zarost czemu? Nie? Nie, czasami musi mieć zarost, nie? No dobra, pryszcze. Co robimy z... Wiesz, no budzimy się rano, a tu taki, wiesz... Postprodukcja. Nie da się tego jakoś zabudować? No dobrze, poczekaj, to ja mam jeszcze lepsze pytanie. Mhm. Ja tam nie mam nic do botoksu, ale przychodzi aktorka na plan, a dzień wcześniej sobie tam strzykaweczką podpompowała trochę usta. Może to być dla ciebie już wyzwanie? No pewnie, po pierwsze jest nieodpowiedzialna. I powinna nie zagrać. No tak, ale to później jest wyzwanie, no później nie wiadomo co z tym zrobić, nie? To nie ma tak, że zabudujesz tak Bo musiałbyś dobudować po prostu jako pół centymetra twarzy. Ale w przypadku kobiet to nie jest takie hop-siup, no bo to wszystko będzie później widać, nie? Mamy dzisiaj bardzo czułe kamery, to nie jest tak, że mamy takie klajstry, które nakładamy na twarz i zaszpachlujemy jak szpachelką ścianę, dziurę w ścianie. To tak nie działa. To moim zdaniem jest nieodpowiedzialność aktora. Robienie takich rzeczy. A jeśli zostawimy na chwilę aktorów, abyśmy sobie porozmawiali o takim codziennym życiu, na pewno oglądają nas z kobiety, które no, chcą zawsze wyglądać atrakcyjnie. Czy ty jako fachowiec w tej dziedzinie charakteryzacji pokusiłbyś się o odpowiedź na pytanie, ile procent kobiet według ciebie robi to dobrze, a ile ma z tym problem? No nie wiem, myślę, że w tych czasach, w których już teraz żyjemy, gdzie żyjemy w erze TikToków, YouTube'ów i gdzie mamy mnóstwo tych porad od najróżniejszych osób, które uważają się za fachowca, że są fachowcami w tych dziedzinach. To jest celne zdanie. Uważają się za... Uważają się. Niekoniecznie zawsze są. Ale pewnie już ta świadomość się troszeczkę zwiększyła, no bo... Wiadomo, to sobie gdzieś, kobiety podglądają. Bo po sobie prostu. Kobiety podglądają, bo oczywiście jakby z tego grona tych wszystkich ala fachowców jest tam część taka, która potrafi robić to dobrze i te porady są dobre. Dlatego już ta świadomość się trochę zwiększyła i myślę, że te kobiety już... robią to coraz lepiej, chociaż ciągle zdarzają się, co
czasami można zaobserwować nawet na ulicy, że kobieta jest pomalowana dotąd, nie? A tu jest biało. Ale widać to też na przykład czasami w telewizji, w wiadomościach, że prezenterka jest pomalowana dotąd, a szyja jest biała i ręce są białe. A tu jest pięknie zrobiony beż. No tak. No ale nie każdy na to zwraca uwagę, ty na to zwracasz uwagę. A powiedz mi, jakiś taki złoty... Środek? Środek. Jakbyś teraz miał powiedzieć tutaj, drogie panie, mam taką jedną, najważniejszą poradę dla was, życiową poradę a propos robienia make-upu. To? Dbajmy o skórę. Przede wszystkim. Dbajmy o skórę. Dbajmy o skórę. Pielęgnacja jest podstawą. Pielęgnacja skóry jest podstawą, a malować powinny się, moim zdaniem, kobiety tyle, na ile, jak to powiedzieć najbardziej dyplomatycznie, nie przedobrzać. Naprawdę to nie wygląda fajnie, te wszystkie podoklejane części na twarzach, rzęsy, zrobione brwi, zaluminowane, usta powiększone, podoczepiane włosy. To nie wygląda dobrze. No. Kobieta powinna być naturalna i wydobywać sobie tyle piękna, ile w sobie ma. A jeśli już się chce troszeczkę upiększyć, no to też tak z umiarem, no. Żebyśmy nie mieli tego plastiku, nie? Pamiętasz żabę Monikę? Pamiętam. Mam nadzieję, że moja żona się nie obrazi teraz, bo chciałbym właśnie przytoczyć taką anegdotę z naszego rodzinnego, z mojego rodzinnego podwórka. Gdzieś jechaliśmy na wesele mojego szwagra i na szybko gdzieś tam w mieście X, pani X zrobiła mojej żonie na wesele makijaż. I jak ja ją zobaczyłem, to pierwsze, co powiedziałem, żaba Monika. Miała takie rzęsy doklejone. Nie no, robimy takich rzeczy. Nie wiem, rzeczy. Czemu to służy. No. Ani to ładne, ani estetyczne. Czarek, a kosmetyki są bezpieczne? Bo zobacz, ja sobie tak myślę jako facet. Malowanie paznokci, to jest chemia. Tak. Pudry, te wszystkie podkłady, szminki. No niby tak mówią, że tam z witaminami jakieś czy coś, ale... Nie ma czegoś takiego. No, zaczynając od tego jednego z podstawowych, najważniejszych produktów, który jest w makijażu, czyli podkład tak zwany. No, czym jest podkład? No podkład jest farbą. Jest to po prostu farba, która kosztuje 20 zł, 50, 150, 200, 500. Są też te farby po 600, nie? Czyli te podkłady najdroższych marek, które są z witaminami, które wygładzają skórę, które ją nawilżają, które nie wiem, co tam jeszcze robią, odmładzają 20 lat do tyłu i tak dalej. Nie, no, to są jakieś tam mity, no. To są po prostu farby, no, którymi pokrywamy swoją skórę i zatykamy pory. Wiadomo, że one są tam pewnie trochę lepsze, gorsze, ale mimo wszystko ciągle jest to farba. Nic innego. A to jest dopiero podkład. Co dalej? To jest dopiero jeszcze puder wchodzi i tak dalej, nie? No. A lakier do włosów? No, lakier do włosów, no. Powszechnie znany. Wiadomo, że zdrowe to nie jest, ale nie będę tego krytykował, no bo jest to tak powszechny produkt, że był, będzie w naszym życiu. Za co kochasz swoją pracę? Za nic. Nienawidzisz jej? Nie, no oczywiście, że kocham. Gdybym mnie nienawidził, to bym tego zawodu nie wykonywał, no bo to praca jakby w filmie jest taka, że albo się ją pokocha, albo się ją znienawidzi. A jak się ją znienawidzi, to nie należy jej wykonywać. Absolutnie. Bo to nie jest taka praca
że idziesz na 8 do roboty i wracasz o 16, zakładasz kapcie i oglądasz telewizor. Najbardziej koszmarne chwile w tej robocie to jakie? To, właśnie jak... to rano wstawanie rano? No wiesz, no, ranne wstawanie jest jakby już wpisane w ten mój zawód i już do tego się przyzwyczaiłem. I... Śnieg, deszcz i znój. Tak. To słabe jest. To słabe jest. Jedzenie czasami. Czym was tam żywią na tych planach? W barobusach? Tak. Raz jest lepsze, raz jest gorsze. No, nie ma co narzekać. Ważne, że jest. Ważne, że toalety są. No, toalety są. No nie, no wiesz, no jakby... Ludzie chyba, atmosfera, prawda? To jest ważne, że... Nie, godziny pracy są też czasami nieludzkie, nie? Bo nie dość, że normalnie pracujemy 12 godzin, a w filmie polskim jest to tak, że to 12 godzin to jest tak... 12 plus. 12 plus. 14, 16, zanim dojedziesz do domu, to ci się robi, wiesz ile, nie? Mhm. No... I to jest męczące. Jak robisz długi projekt i ma się dużo nadgodzin, to duża jest ta eksploatacja tego organizmu, nie? No ty masz rodzinę, prawda? Ale są filmowcy, którzy są, powiedzmy, singlami. Czy im jest łatwiej? Pewnie tak. Myślę, że zdecydowanie tak, no. No... Jak masz 20, wiesz, tam parę lat, czy tam na 30, jesteś singlem i pracujesz w filmie, to... No high life. Żyjesz filmem tylko, nie? Tęsknisz za rodziną, jak masz takie długie wyjazdy? Ja bardzo. Ale możesz ich na plan zabrać, czy nie? No tak, tylko że, wiesz, no jakby po co, nie? No plan filmowy jest nudnym tworem, nie? Tam nic się nie dzieje, no. On to powiedział. Czekasz. Dubel. No i co z tą tęsknotą? Dubel. No dzień, to wiesz, no... Musimy się jakoś rozumieć i dogadywać, no. Ja tęsknię bardzo za rodziną, za Eweliną, za Noa, za Roxaną, za moimi dzieciakami. No ale oni to jakby rozumieją i wiedzą, na czym polega ta robota. Bo też moja jakby... Ewelina jest związana trochę też z tą branżą filmową. Gorsze są sytuacje, kiedy partnerka, jakby czy ten partner, nie są kompletnie związani z tą branżą naszą i nie wiem, jest księgową albo doradcą podatkowym, czy tak. Nie wiem, czy pracuje w Żabce na kasie. To dla nich są to absolutnie niezrozumiałe sytuacje, że o której wrócisz? No, zdjęcia mam do 18. A, to o 19 będziesz w domu. No, według planu pracy tak. To czemu przyjechałeś o 23? No, zdjęcia się przeciągnęły. Ale jak to? No tak, no. I następnego dnia... Powtórka z rozrywki, nie? Wyjazdy... No nie jest łatwo. Pytaj dalej. Dobrze. Jak to jest za granicą, w hollywoodzkim kinie? Twój odpowiednik, znasz takich ludzi, którzy wykonują to, co... Tak, jasne. Mam bardzo dużo znajomych, przyjaciół, którzy pracują w innych krajach w tym samym zawodzie, co ja. To są dwie różne rzeczy, nie? Pracować... u nas, a pracować na przykład w Ameryce, tak? No to powiedz, czym ta Ameryka jest lepsza niby? Że hajs jest lepszy. Bo jak zadzwoniłem do swojego kolegi, który pracuje w Ameryce i też jest charakteryzatorem, normalnym charakteryzatorem, nie jakimś od efektów, czy... I pytam go, co ta teraz robisz? On mówi, no wyjeżdżam z żoną i z dzieciakami na Florydę na 3 miesiące. Aha, okej. Okay. A później? A później to się zabieram za remont domu, wiesz, może zmienimy samochód. I się pytam, a co ty nie robisz żadnego filmu? A nie, ja już zrobiłem jeden film w tym roku. Aha. Okej. Okay. No tam zupełnie to wszystko wygląda inaczej, nie?
Tam silne związki zawodowe działają, chyba nie ma przewalenia czasu na planie. Tam wszystko działa inaczej. On robi jeden film w roku, ma bardzo długi okres przygotowawczy, oczywiście płatny. On może z całą dozą pewności powiedzieć, że wykonuje elitarny zawód, czyli pracuje w filmie, bo robi jeden film w roku i stać go na to, żeby przez cały rok żyć z tego filmu. A u nas niestety tak nie ma. Bo niektórym ludziom wydaje się, że o, filmowiec strasznie dużo zarabia, bo ma tyle pieniędzy za jeden dzień zdjęciowy. Wiecie, zrobić film fabularny, 30 dni zdjęciowych, to ma przecież tyle pieniędzy. No, ale jeśli przez następny miesiąc nie będzie pracował, to już się dzieli to na pół, nie? A jeśli nie będzie pracował jeszcze przez następny miesiąc, a nie daj Boże jeszcze przez następny miesiąc, bo to różnie się zdarza, to za chwilę wyjdzie mu tyle, co pani ma na kasie w Biedronce. To co ty robisz w tej Polsce, powiedz? No mam tutaj rodzinę, poza tym no, ja też zajmuję się tam jeszcze innymi rzeczami. No chciałem cię właśnie o to spytać, czy hodujesz gęsi albo coś jeszcze robisz poza filmem? Przymierzałem się do tego. Może nie do gęsi. Ale jakieś zwierzęta, tak. Nie, no zajmuję się tam szeroko pojętą jeszcze tam sztuką nowoczesną, rzeźbą, malarstwem. Robię oczywiście mock-upy. Można gdzieś te twoje prace oglądać albo kupić? Za chwilę. No święta się zbliżają, to może przed świętami jakiś ktoś chciałby jakiś wyjątkowy prezent komuś sprawić. Będzie można już to? Niebawem już tak. Także ja mam z czego żyć. Wspierajcie filmowców. Wspierajcie żeby filmowców. Nie przymierali głodu. Głod. Także ja mam z czego żyć, bo mam tam jeszcze jakieś tam inne swoje źródła. No ale jest dużo oczywiście ludzi jakby z mojego fachu, którzy żyją tylko i wyłącznie z tego. Dlatego to, co mówiłem wcześniej, to, że zrobimy jeden film i mamy, nie wiem, 1000 złotych dniówki, zrobimy jeden film, zarobimy 30 tysięcy, ale jak dziewczyna nie będzie pracowała przez następny miesiąc albo dwa, to już nie jest tyle pieniędzy, nie? A jesteśmy generalnie wszyscy wolnymi strzelcami, pracujemy na telefon. Czy ktoś nas chce, czy nie. Dlatego to nie jest takie wszystko różowe i to nie jest taki high life, jak by się wydawało, nie? Powiedz, miałeś kiedyś propozycję, żeby przy jakimś hollywoodzkiej produkcji, wisi tam u ciebie, nie widzimy tego Pulp w kamerze, Fiction? Pulp Fiction, warto powiedzieć tym, którzy tego nie wiedzą, że film Quentina Tarantino kręcił Polak, Andrzej Sekuła. Sekuła. Mhm. Andrzej, dobrze pamiętam. No i im się udało, bo był taki moment, taki boom na tych polskich filmowców, którzy wyjechali kręcić filmy do Hollywood, ale to były lata 80., tak? To były zupełnie inne czasy. Miałeś jakieś propozycje hollywoodzkie? No mieliśmy jakby, to już bardzo blisko było, żeby robić Bękarty Wojny, tylko już mieliśmy podpisany inny film, czyli Fausta u Aleksandra Sokurowa. Ale Bękarty Wojny były blisko. No ale to zawsze są takie wybory, nie? A z jakim reżyserem zagranicznym chciałbyś pracować? Z Nolanem może. Oglądasz? Z Cronenbergiem może. Oglądasz? Panie reżyserze? No, Cronenberg jest moim jakby ukochanym reżyserem. Nolan też oczywiście, no ale to raczej są takie marzenia, nie? Chociaż wszystko się w życiu może zdarzyć, nie? To ja ci życzę spełnienia marzeń. Tych osobistych. Nie, dziękuję. Tych osobistych i tych filmowych. Cezary Kostrzewski. Niepokorny artysta. Bardzo nawet. Filmowiec. Charakteryzator. Ciekawy człowiek był moim gościem na kanale Macieja Uchmańskiego. Zapraszam was do subskrypcji, zapraszam was do komentowania. Jak macie jakieś pytania do Czarka, to też je napiszcie. Być może zorganizujemy jeszcze jakieś spotkanie
i odpowiemy na jakieś nurtujące pytania. Co ten widz może chcieć od ciebie jeszcze wiedzieć, a o co ja nie zapytałem? Było mi bardzo miło. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.